Marcina Ruszczka. Miło Ci widzieć, dawno nie mieliśmy okazji porozmawiać, cieszę się. No to również, nie? Dawno się nie widzieliśmy, bardzo miło, sympatycznie, takich redaktorów się lubi. O masz, no to miło usłyszeć na sam początek, dobry start. Wiesz co, to ja też zacznę od razu, bo tak przyglądam się, taki spostrzegawczy, mimo czterech oczu jestem. No, widzisz, powiedz mi, to jakiś przypadek jest, co to jest? Tutaj nie, no akurat... Do ostatniej walki pomagałem w przygotowaniach Radkowi Paczuskiemu, który tam, jak każdy wie, super, super zawalczył, fajną walkę zrobił. Znaczy szybko, ale jednak tego gościa rozkminiliśmy, tak więc taki trochę sukces malutko trenerski. Właśnie, sukces trenerski, to może od tego zaczniemy, bo tak jeszcze zanim zaczęliśmy tutaj, stanęliśmy przed kamerą, wspominałeś o tym, że jesteś w ogóle pod wrażeniem Radka Paczuskiego, tego w jaki sposób on się przygotowuje, w jaki sposób podchodzi do tych swoich wyzwań. Stwierdziłeś, że rzadko spotyka się kogoś takiego. Tak, no z perspektywy lat spędzonych na macie i obserwacji różnych zawodników, różnych schodzących gwiazd, spadających gwiazd, gwiazd, które miały być, a nie doszły, że tak naprawdę mogę, no naprawdę mogę powiedzieć, że rzadko się spotyka tak pracowitych ludzi, którym pomimo już tak dużych sukcesów, Radek jest niesłychanie utytułowanym zawodnikiem, co prawda w kickboxingu, nie w MMA, jest mega pracowity. Rzadko się takich zawodników spotyka, no na moje takie spostrzeżenia widzę w nim bardzo duży potencjał, nie tylko na warunki polskie, ale myślę, że na, no może w świecie zamieszać w tym sporcie. Tak kończąc ten wątek, przebranżawianie idzie mu dobrze. Bardzo dobrze, bo jest bardzo pracowity. To jest podstawa, słucha tych ludzi, którzy po prostu mają większe doświadczenie akurat w tym sporcie. Sam wyciąga sobie wnioski. Przede wszystkim szybko adoptuje te zmiany i sam przerabia sobie to, co ma dobre, przekłada na trochę pod swój sport. Nie, tak więc no, to, co najlepsze. No, stójkę ma klasa światowa, teraz by tylko dociągnąć zapasy i parter, a to jest, nie ukrywajmy, dużo prostsze niż wypracowanie dobrej stójki. Tak więc myślę, że kwestia tam krótkiego okresu czasu, licząc to oczywiście może nie w dniach, nie w tygodniach, ale raczej w miesiącach. Myślę, że to czołówkę polską spokojnie dogoni, a myślę, że z biegiem lat i światową. No proszę, czyli takie optymistyczne spojrzenie w przyszłość, a jeśli chodzi o Twoją przyszłość? To nie jest optymistyczne, to jest po prostu... Realne. To jest realne, bo to jest spojrzenie takie, nie uważam się za jakiegoś mega eksperta, no ale trochę już w tym sporcie parę lat jestem i tak jak na samym początku naszej rozmowy powiedziałem, że parę tych schodzących gwiazd, spadających gwiazd, będących na topie już widziałem. No właśnie, ty też swego czasu, nie wiem, schodzącą gwiazdą byłeś? Byłeś gwiazdą? Jak można cię określić? Nie wiem, ja to byłem Marcinem Naruszczka, który po prostu zawsze podchodził do tego sportu hobbystycznie, to jest dalej moje hobby, dalej się tym bawię. Co prawda teraz już też jakoś tam w jakiś sposób czerpię z tego też i korzyści takie poza czysto hobbystyczne, ale to jest cały czas część mojego życia, które jest takim moim mocnym hobby, które się rozwija już troszeczkę dalej. Ale zmarnowany talent nie raczej. Ja wiem, czy ja zmarnowany. Jak mogę być zmarnowany w latach, jak miałem 24 lata, mam 36, a 24 lata, jak pierwszy raz wszedłem na salę, to nie wiem, jak to powiedzieć. To może taka... talent, który za późno przyszedł do tego sportu. Bardzo ładnie powiedziane. Za późno mówisz przyszedł, ale jednak też mówiłeś o tym jeszcze zanim tu stanęliśmy. Jestem emerytem, taki emeryt. Dajmy spokój właśnie. Jak tam w takim razie w tym cudzysłowie emeryt się czuje? Jak to teraz u niego wygląda? Tu powiedziałeś, że to tylko i wyłącznie Radek Paczuski. No, różnie to bywa, zobaczymy. Twoja ostatnia walka w kwietniu, kiedy następna? No, wiesz co, jestem akurat teraz na etapie rozmów, bo rozmawiam sobie z moją taką tą federacją, która jest związana z FEN-em. Gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy jakieś dwie federacje, jedna polska, jedna zagraniczna, coś tam sobie ze mną próbuje, ale ja jestem jak na obecną chwilę. Dopóki nie pozamykam wszystkich spraw, jestem zawodnikiem FEN-u, bardzo fajnie mi się walczy, mam tam dosyć, pomimo ostatnich takich zawiłości, akurat to mam dosyć dobry rekord. No szkoda, że uciekł mój przeciwnik Andrzej, no myślałem, że jeszcze może z jedną walkę zrobię, może dwie, no i go dogonię, gdzieś w końcu stanie w narożniku przeciwko mnie, no ale gdzieś tam dalej uciekł. No a co, emerytem? No nie wiem, no zobaczymy. No, na razie... Taki żart był, żartowaliśmy sobie w ten sposób, od razu tak powiedzmy. No patrząc po sali teraz, to rzeczywiście jestem jednym ze starszych zawodników, ale cały czas jeszcze takim emerytem nie jestem, tak? Czyli nie jestem jeszcze gdzieś tam z tyłu sali, że mnie tam
dawaj tego emeryta do ubicia, nie? Czyli dobrze, czyli w takim razie ustaliliśmy, że na razie, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to się wszystko gdzieś tam dopiero klaruje i to się wyjaśni do końca tego roku, jak rozumiem? No ja bym chciał jak najbardziej, bo ja taki mam w tym obecnie swoim takim przedemerytalnym stanie. Chcę robić dwie walki w roku. No mało, na tyle mi pozwala czas, żeby się przygotować. No i na tyle mi wystarcza, tak? Jak jest akurat na co pół roku upuszczę sobie trochę krwi, adrenaliny troszeczkę wyskoczy ze mnie, to mi akurat wystarcza. Czyli tak w roku, czyli muszę do końca roku już mniej więcej wiedzieć, gdzie się będę bił, żeby móc się przygotować, bo ja jakoś teraz potrzebuję trochę więcej czasu do przygotowania, bo te przygotowania nie rozkładam na tym 12 tygodni czy tylko rozciągam go w czasie, żeby ze względu i na sprawy rodzinne i finansowe potrzebuję po prostu tego czasu zdecydowanie więcej. Mniejsza intensywność treningów, ale za to dłużej czasu i na jedno się to składa. No tak, ale to tak mówisz, wspomniałeś o Fenie, o tym, że tam jakieś trwają rozmowy, a gdyby tak czysto teoretycznie zakładać, miałabyś to właśnie ta federacja, Absolute Champions i MacMat, to chyba byłby zadowolony, no. Gdyby się udało porozumieć z Fenem i ewentualnie tam trafić. No na pewno, nie, bo to jest taka dosyć mocna organizacja, gdzieś tam nawet jakieś tam się przewijały jakieś takie dalekosiężne rozmowy, ale nie chcę o tym na razie mówić. No to jest organizacja światowa, tak więc pokazać się tam jest jak najbardziej CI, nie? Ale no FEN jest znowu tutaj rynek też polski i też nie ukrywam, że akurat na początku klatko ring, teraz ten ring jakoś fenowski jest dla mnie dosyć szczęśliwy i jakoś czuję to. Nie wiem dlaczego, ale czuję ducha tej federacji i też nie ukrywam, że też chciałbym się na niej też pokazać. Tak jak wspomniałeś, różnie ci się układało w FENie. Było lepiej, było gorzej. Raczej było lepiej, nie? No bo tam z pojedynków, nie wiem, jedną mam przegrane, jeden remis, ale chyba walek było 5 czy 6. No tak więc jakoś tam ten zestawiając to w porównaniu, to nie jest jakoś tam tragicznie. Nie jest tragicznie, ta ostatnia walka, jeszcze wracasz na niepamięciu, dawno była. Wiesz co, wracam pod kątem takim tylko czysto, bo tam dużo nowości w tej walce się w mojej osobie pojawiło. Tak więc jak najbardziej do niej wracam ze sztabem trenerskim, bo jestem zawodnikiem, co prawda trenuję w WCA Fight Team. Trenuję teraz trochę w Uniku, ale mój klub, który reprezentuję, to jest Top Team Bremen z Niemiec i no, z trenerem akurat czasami do tej walki wracamy z tego względu, że tam parę takich elementów były, które dopiero się pokazywały, a cały czas je szlifujemy, tak więc mimo to musimy do tego wracać. A pewnie chciałeś zapytać, czy jest werdykt, czy coś? Nie, to takich rzeczy to już w ogóle nie myślę, to już zapomniałem tam chwilę po. No to nie będę o to pytał w takim razie, skoro tak sytuacja wygląda. Wspomniałeś o tym, gdzie trenujesz. Jesteś teraz tu, spotykamy się w WCA, jak mówisz tutaj, jakieś tam część przygotowań i nawet sam widziałem też, gdzieś tam zajmujesz się pewnymi osobami, które jak domyślam się chcą wyglądać jak Marcin Naruszka, nie będąc jeszcze emerytami. A nie, oni już wyglądają jak Marcin Naruszka, tylko jeszcze tam czasami gdzieniegdzie mają pewne rzeczy poukrywane, ale nad tym żeby je wydobyć. Żeby je wydobyć, tak, nie. No jestem trenerem, tak, jestem trenerem personalnym, no tak jak mówię, to przerodziło się, bo to robiłem czysto hobby, też takie trochę hobbystycznie, moi znajomi tam, abyś coś tam wiedział, pomógł schudnąć, przytyć, tego więcej, tego mniej, a tak jakoś się tak z biegiem czasu to rozwinęło, że tych znajomych moich i to naprawdę znajomych się zrobiło, że każdy chce coś tam ruszać, no tak można powiedzieć teraz z sercem, taką z ręką na sercu, tak, jestem trenerem personalnym, który dba o formę moich przyjaciół. Teraz wiele osób chce dbać o formę, co by nie mówić. W każdym razie, no tak właśnie. To dawaj, zapraszam cię. Dziękuję ci bardzo. Ja na razie tam jakoś sobie to ogarnąłem, ale jakbym miał jakieś kłopoty czy coś. Chętnie. Jakieś coś podpowiedzieć i czego więcej, tego mniej, to dawaj znać. Dobra, dziękuję, skorzystam. Ale wiesz, do czego zmierzałem? Mówiłeś, że też w Niemczech oczywiście, jakby twoje główne tam jest, twoja główna jakby baza. Top Team Bremen. Z kim? Jakbyś troszkę mógł powiedzieć? Z kim? Trenuję z, no, w Top Team Bremen, no co mam powiedzieć. Tu na tym rynku nie za bardzo są te osoby znane, ale no, taki fajny klubik, bo z tego względu, że on się mocno rozwija w Niemczech, tam, no, tam co ma zdobywać, to zdobywa. Moim trenerem jest Piotr. Piotr mocno mnie przygotowuje do walk, ma super czyta, nie? Super czyta walki, naprawdę spośród trenerów, których miałem, to naprawdę Mirek Okiński jest gościem, który super czyta walkę i to można pozazdrościć sobie takiego trenera i to ja zawsze o tym mówię. No ale Piotr, tutaj trener ten mój z Niemiec, no nie ukrywam, że
No chyba nawet czyta tą walkę lepiej, bo on wywodzi się ze stójki, czyta niesamowicie stójkę, plus do tego cały przegląd zawodnika. No widzi, tak jak, podobnie jak Mirek, no widzi zawodnika i wie co wie jaki kaliber broni i jaką armatę przeciw niemu wyciągnąć. Wywołałeś ten temat, nie mogę nie zapytać w takim razie o Mirosława Oknińskiego, bo jesteś osobą, która też wpisuje się w pewien taki klimat, która mówi, że trener Okliński jako trener i jako ktoś, kto przygotowuje zawodnika do walki, to owszem, tutaj jakby nie ma nic do zarzucenia mu, ale ty miałeś trochę też jakieś tam z trenerem Oklińskim pewne inne nieporozumienia. Jak to wygląda, powiedz mi? No już to tłumaczę, bo to na pewno ktoś, kto tam się tam interesuje albo czyta, albo wpisy robi pod posami. Szczerze mówię do każdego, trener Mirek Okiński zachował się tak, jak żeśmy rozmawiali, jak zachowa się jak gentleman, czyli wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań. I bo jako człowiek to się zawsze tam wywiązuje, ale finansowych szczególnie, gdzie wywiązał się, przyjechał, zadzwonił, umówiliśmy się na kawę, wypiliśmy kawę, pogadaliśmy o zamierzchłych czasach, oficjalnie zakopaliśmy topór wojenny, jest zakopany głęboko pod ziemią, myślę, że go nie będziemy wykopywać. Z tego względu, że no, po prostu on się zachował tak, jak się nie zachował, a należy mu się duży szacunek, bo stojąc tutaj przed tą kamerą, to w bardzo dużej mierze zawdzięczam dzięki niemu i z mojej strony, jeżeli bym w jakiś sposób go teraz, nie wiem, coś źle na niego mówił, to byłaby po prostu nie tyle obraza dla niego, ale równocześnie i dla mnie, bo naprawdę... To ja wiem, dlaczego tak późno zaczynając ze sportem, bo miałem 24 lata, mam 36 i jestem tu, gdzie jestem, w tym MMA, to ja wiem, dzięki komu ja jestem. Ja jestem dzięki Mirosławowi Oklińskiemu. No to optymistycznie tak zakończyliśmy, bo tak już powolutku zbliżamy się do końca. To tylko powiedz jeszcze w takim razie, mówisz, że dwie walki chciałbyś stoczyć, nie wiesz jeszcze, gdzie te walki będą, w jakiej organizacji, no, ale rozumiem, że jeśli chodzi o kwestię kategorii wagowej, o kwestię tego... Jak byś sobie wyobrażał te dwie walki, to pod tym względem nic się nie zmienia? Nie, no to się nie zmieniło, bo... Znaczy, no ja, tak jak mówię, no ja mam sprawę otwartą z Fenem i raczej będę chciał się tam z nimi wiązać, chociaż gdzieś tam jeszcze są jakieś rozmowy, zobaczymy to też teraz, zależy to też od włodarzy Fenu. Kategoria wagowa mi się nie zmienia, bo ja ważę 89 kg na co dzień, tak więc do góry nie podejdę. Na 77 zbijałem dwa razy, co przypłaciłem ciężko chorobą kręgosłupa, gdzie do tej pory się tam z tym borykam. Kategoria 8-4, no jeszcze nie wiadomo tylko gdzie się pokaże i z kim. Ale czekamy w takim razie na te informacje. Jak będzie okazja, kiedy już będzie coś więcej wiadomo, to pewnie znowu się spotkamy i chwilę porozmawiamy. No na pewno, dziękuję. Miło było spotkać i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.